Okej, okay, cześć, witajcie w pierwszym odcinku tej serii na temat Windows 2003 i tak jak wspomniałem wcześniej, zajmiemy się jedną dzisiaj z usług zarządzania serwerem, a jest to serwer multimediów sumieniowych. Jak to sama nazwa nas objaśnia, przechowujący cyfrowe informacje multimedialne, które są przesyłane przez sieć intranetu lub internetu. Na czym to polega? Otóż polega to na tym, że nasz serwer jest jakby usługodawcą plików multimedialnych. Niestety jest tylko jeden właśnie wyjątek, tylko i wyłącznie plik Windows Media Player, czyli WMA oraz WMV plików, które możemy otwierać bezpośrednio na komputerze klienckim, bez potrzeby pobierania go na komputer, czyli coś na zasadzie filmów z YouTube, lub także na zasadzie pobrania tego właśnie pakietu multimedialnego i otworzenia go na naszym komputerze. Jak zainstalować w ogóle właśnie tą usługę? No wiem, co musimy zrobić, to musimy wejść sobie w zarządzanie tym serwerem. I tutaj w tym miejscu, ja już tu, jak już mam tutaj zainstalowany, pokazuję wam, w którym miejscu się powinno to powiedzieć, że go zainstalujecie. Żeby go zainstalować, wystarczy kliknąć dodaj lub usuń rolę. Tutaj dać dalej, poczekać aż nas kreator przeprowadzi proces. Jako, że to jest wersja R2, to może się nieznacznie troszeczkę różnić. Jeżeli ci, którzy mają wersję zwykłą, czyli wersję serii 3 bez dodatku właśnie R2. Tak jak wspomniałem, to wygląda miejsce, jeżeli mamy R2. Jeżeli nie chcemy tutaj, żeby wyglądała automatycznie, dajemy jakąś niestandardową. I tutaj się pojawia już w każdej wersji serwera. Wybieramy serię multimediów sumieniowych i dodajemy tak i przechodzimy przez proces instalacji. I to jeżeli chodzi o tyle, jeżeli chodzi o instalację samego serwera, a teraz kwestia jego zarządzaniem. Po pierwsze, przyda się nam kilka programów, które możemy również zainstalować do naszego serwera. Po pierwsze, potrzebny będzie nam Windows Media Encoder. Jest to program wydany przez Microsoft specjalnie dla systemu Windows XP oraz Windows Server 2003. Jest on tu w takim pliku właśnie nazwany Windows Media Encoder, on się instaluje jako normalny pakiet instalacyjny i uzyskujemy w menu wszystkich programów taki właśnie kodek Windows Media. I co ma Windows Media Encoder? Jest to konwersja audio-video do formatu Windows Media Video, Windows Media Audio z różnych innych formatów właśnie, czyli taki po prostu konwenter na audio Windows Media. Możemy także sobie wyedytować pliki Windows Media, możemy sobie wyedytować profil Windows Media, czy nawet strumień. Strumień jest to przesyłanie kilku naraz, na przykład jakichś multimediów. Ogólna rzecz, Windows Media Encoder jest to wersja 9, czyli kompatybilność wsteczna z systemem Windows XP oraz starszymi wersjami Windows Media Player. I takie oto właśnie tutaj wersji pokazuje się, co chcemy zrobić. Jako, że ten serwer multimediów w szczególności będzie nam przydatny w zdarzeniu na żywo, czyli po prostu na żywo otwieranie pliku, tak jak na przykład jest na YouTubie, możemy utworzyć tę emisję zdarzenia na żywo, czyli nasz program może bezpośrednio z jakiegoś innego pliku czy z innego serwera multimediów przekonwersować na właśnie Windows Media Video nasz plik. Jeżeli chcemy skonwersować sam plik wideo, wystarczy wejść w konwersowanie pliku i tam sobie wybrać nasz ustawienie. Dlaczego to mówię? Dlatego, że ten właśnie serwer multimediów pewnie na tej zasadzie, że on tylko umożliwia otwieranie właśnie pliku Windows Media Video oraz Windows Media Audio, tak jak wspomniałem, przez odtwarzacze Windows Media, systemu Windows XP, Vista i nowszych. Dlatego właśnie o tym mówię, żebyście wiedzieli, jak przekonwersować jakiś plik do szybkiego tworzenia właśnie multimediów w innym komputerze klienckim. Wybierając ten plik, przechodzimy przez proces podania ścieżki pliku oraz jej konwersji. Tutaj nie będę pokazał, jak się konwersuje, jednak tutaj, w tym miejscu, podajemy nasz plik AVI. Tutaj też jest ograniczenie, niestety, co do formatów. Możemy mieć tylko ASF, AVI, bitmapy, JPG, MPG lub WMV. Nie mam tutaj MP4 czy jakichś DivX-u i widów z tych rozszerzeń. Z pliku AVI jest to MP3, WAV oraz WMA, także nie ma na przykład FLACA czy innych. Po prostu wybieramy sobie nasz plik AVI, zatwierdzamy go i wykazujemy plik wyjściowy, gdzie ma być utworzony. Jako, że ja mam tu utworzony, pokażę wam tylko, co tu jeszcze ustawić, żeby było w miarę dobra jakość do odtwarzania właśnie sieci multimediów. Teraz jest właśnie tutaj wybór. Może nie musimy konwersować właśnie na serię Windows Media, możemy sobie konwersować na przykład na normalne odtwarzanie na komputerze, czy urządzenia sprzętowe. My zajmujemy się właśnie tym, co nas interesuje, czyli serią Windows Media, czy przesyłanie strumieniami. Możemy także również serię sieci web, czyli to
Pobieranie progresywne. Wybieramy pierwsze serwer Windows Media. Dajemy dalej. Tutaj w tym miejscu ważną rzeczą jest zaznaczenie przy emisji wideo na żywo, dlatego że my chcemy odtwarzać ten plik bezpośrednio z serwera, a nie pobierając go na komputer. Dlatego jeżeli bierzemy wideo wielu szybkości na 30 bitów, jak widać 1 MB na sekundę, może niestety troszeczkę zamówić naszą sieć. Sieć właśnie w odrębie naszego domu. Jeżeli chcemy w Full HD, czy na przykład w HD Ready, możemy oczywiście też tu tworzyć. Jednak to oczywiście naprawdę nie nadaje się do tworzenia na multiwydawcze serwery. My akurat wybieramy emisję wideo na żywo. I tutaj w tym miejscu mamy kilka ustawień. Zwróćcie uwagę, że jest bardzo mały rozmiar wyjściowy. To oczywiście sobie możemy zmienić, wybierając sobie inny tutaj tryb wideo. Jak wam pokazuję, jak najszybciej zrobić, żeby utwarzały się na naszym utwórku. To nie muszą być jakieś muzyka czy jakieś filmy. To mogą być nawet filmiki instruktażowe, które w takim razie rzeczywiście wystarczająco nam wszystko pokażą, czy nawet jakieś pliki audio. Audio możemy zostawić tak, jak nam, jak to jest zostało domyślnie. I dzięki temu możemy teraz skonwersować. Tu jeszcze możemy podać tytuł, autora, prawo autorskie, jakąś klasyfikację i opis. Jeżeli to zrobimy, nasz program zostanie automatycznie tutaj, w tym oto miejscu, skonwersowany plik. Ważne jest też, jeżeli mamy jakieś pliki audio z innych źródeł, zainstalować sobie jakiś zestaw kodeków. Ja wam polecam kodek Kalite, kodek PAK, jest to najbardziej uniwersalny, gdzie można każdy praktycznie format skonwersować. Jeżeli my to skonwersujemy, tutaj w tym miejscu się będzie oczywiście pokazywał postęp tego, powinien nam się pojawić plik na naszym komputerze, tam gdzie żeśmy podali. Dlatego tutaj mam dwa pliki. Jeden jest oryginalny, który wygląda mniej więcej tak. Jest to w rzeczywistości mniej więcej taki HD, troszeczkę może mniejszy. Jest to 30-sekundowy filmik, jak jest w teledysku. Natomiast zwróćmy uwagę, jak wygląda skonwersowany plik, który będzie się nam dało do przesyłu przez sieć. 320-240. Ale tu nie o to chodzi. Chodzi o to, żebyśmy się nauczyli, jak udostępniać pliki w sieci, żebyśmy odtwarzali także na innym komputerze. Okej, okay, to mamy jedno zrobione. Teraz czas przejść na konfigurację serwera multimedia. Okej, okay, teraz jak odpalić nasz serwer i sprawdzić, czy się uruchomi, czy chodzi. Po pierwsze, musimy znaleźć narzędzia administracyjne. W tym miejscu mamy spis wszystkich narzędzi, które możemy konfigurować w naszym systemie. I szukamy Windows Media Service. Wybieramy tą właśnie opcję. I tutaj pojawi się nasz już konfigurator właśnie całego serwera multimediów. Tutaj mamy wprowadzenie. Tutaj jest krótka informacja, czym jest przesyłanie multimediów, jak stworzyć zawartość, itd., itd. My przechodzimy tutaj na naszą nazwę serwera. I tutaj mamy monitor serwera, czyli ostatni licznik, czas procesora, limit, jaki jest do klientów, ustawienie limit, przepustowość sieci, itd., itd. Tutaj mamy reklamowanie, to nas akurat nie interesuje. Nas interesuje bardziej opcja, którą tutaj rozwiniemy. I mamy tutaj punkty publikacji. Dla was domyślną opcją, która pozwala nam już na publikowanie jakichś plików, jest w zasadzie sesja domyślna. U niej włączamy zezwolenie na nowe połączenia, po to, żebyśmy mogli z jakiegoś dowolnego komputera, który wprowadzi naszą nazwę serwera w sieci, nie musimy przyłączać się do tej domeny, jak będziemy mieć domenę rejestrową. Wystarczy mieć komputer w sieci, wpisać jego nazwę, adres tutaj właśnie, gdzie jest w anonsowaniu tak zwanym. Jest to Multimedia Media Stream. Podajemy naszą nazwę serwera oraz plik, czyli albo WMA, albo WMV, albo ASF. Zaraz wam pokażę, na jakie to zasadzie działa. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że domyślna sesja pozwala nam już na otwieranie plików, które umożliwia nam otwieranie właśnie plików multimedialnych, muzycznych oraz wideo. Jak dodawać nowe pliki? Tutaj możemy sobie zmienić lokalizację. Domyślna jest to lokalizacja na dysku C. Jak dojść do tego pliki? Tutaj mamy już kilkanaście plików domyślnie wbudowanych w tym serwerze. A my chcemy sobie wrzucić ten plik, któryśmy skonwersowali. Dlatego teraz przechodzimy do tego folderu, gdzie żeśmy zrobili. Zmieniamy sobie nazwę, żeby nie była jakaś trudna do zapamiętania. Kopiujemy ją lub nawet przenosimy do folderu tam, gdzie jest nasz zapisany główny folder. Jeżeli chcemy, możemy stworzyć na przykład folder store, do tego możemy sobie wrzucać i z tego folderu będą wszystkie pliki uruchamiane. Tutaj przechodzimy do tego folderu, gdzie są wszystkie pliki i klikamy tutaj ten nasz plik. Ok, wrzuciliśmy pliczek, teraz dajemy odśwież, powinien się pojawić Alex. Jest to plik multimedialny, tak jak nazwa pokazuje. I praktycznie teraz możemy już odtwarzać ten plik na komputerze klienckim.
Tutaj jeszcze takie coś jest reklamowanie, czyli funkcje reklam, które możemy dorzucić do filmów. Ja mam reklamę tylko o toki. To są takie już bardziej bariery dla zaawansowanych użytkowników. Tutaj mamy połączenie poprzez klienta, czyli tak zwane pliki ASX, które nie musimy nawet jakoś ręcznie wpisywać, tylko po prostu mamy ten pliczek, jeśli nam to się nałączy z naszym serwerem i otwarza nasz film, który żeśmy wrzucili. Tutaj w właściwościach jeszcze warto sprawdzić sobie opcje ogólne, czy mamy pamięć podręczną włączoną, czy mamy autoryzację tutaj włączoną, dlatego nie jest to nam potrzebne jak na razie. Czy nie są jakieś limity, jeżeli chcemy limit, to możemy tutaj sobie ograniczyć połączenia, aktywne połączenia z naszym serwerem, tak jak widać jest szybkość odtwarzania zawartości domyślnej. Czy chcemy mieć poświadczenia, czy ma być właśnie wygaszenie pamięci podręcznej za ile sekund, oraz transformacja na przykład listy odtwarzania. Jeżeli byśmy to zrobili, możemy teraz sprawdzić, czy nasz komputer kliencki będzie potrafił się łączyć z naszym komputerem. Jak to zrobić? Wystarczy odpalić program Windows Media Player. Tutaj na przykładzie jest to odtwarzacz systemu Windows 7. I teraz musimy się upewnić, jak wpisać nazwę. Wpisujemy MMS Win2K R2 i wpisujemy nasze źródło, które było, czyli AlexBMV. Czyli tutaj wybieramy sobie prawy plik, otwórz adres URL, musimy pamiętać. Tutaj już mamy podane, jaki to ma być tutaj pliczek i my wybieramy sobie plik Alex. Serwer się połączył i w tym momencie otworzy nam się już plik audio z serwera. Zwróćcie uwagę, że tutaj wystarczy robić forowanie, czyli on to pobiera dane z serwera. Teraz zwróćcie uwagę, jeżeli plik jest otwierany, tutaj powinno się pojawić klientów podłączonych. Zwróćcie uwagę, mamy wartość szczytową, ileś klientów, połączenie klientów w pojedynczej. Mamy wartość szczytową, czyli w jakim transferze jest wybierany właśnie nasz plik z serwera. Bardzo ciekawe informacje i dzięki takiemu sposobowi możemy otwierać różnorodne pliki multimedialne. Ok, chcemy otworzyć inny plik. Otrzymujemy, to automatycznie nam się przełączy na serwerze, będzie pokazane, że inny nam nie otwarza pliki. Dajemy dalej. Wchodzimy do biblioteki, dajemy plik, a to jest adres URL i na przykład chcemy wild file, który tak naprawdę jest też plikiem ZFV, jednak jest nie właśnie rozdzielczość 320x240, tylko jest większy. Również możemy otworzyć takie pliki. Jak widzimy, plik się nawet cały czas poszerza na większy ekran. Jest to w HD oczywiście pliczek. Jak widać, również nie ma problemu z otwarzaniem tych plików z serwera. Oczywiście jest to czas oczywiście wyższy, a również jest możliwość jego tworzenia na serwerze. Teraz czekamy, aż tutaj będzie pokazany, czy klient nas się podłączył do serwera. On się co 3 sekundy praktycznie odświeża. Jeżeli nie, musimy poczekać lub po prostu mogą to odświeżać co jakiś czas. A jak widać, pliki są otwierane bez problemu naszego serwera. I dzięki takiemu sposobowi będziemy mogli sobie otwarzać na różnych komputerach w tej samej sieci, w tej samej grupie roboczej, właśnie z tego serwera. Tutaj wystarczy tylko w źródłem podać, zmienić folder lub podać do tego źródła jakieś nasze pliki, możemy całkowicie inne dyski. Tu możemy także odmówić nowych połączeń do emisji pojedynczej, czyli możemy zabronić się łączenie się z tym serwerem. Tutaj możemy być także edytor listy odtwarzania, czyli można się pokoju otworzyć jakieś pliki właśnie z tego miejsca, którego podamy. Tutaj możemy sobie wytestować strumień testowy. I tutaj w anonsowaniu musimy pamiętać, jak wpisywać nazwę. Tutaj również możemy sobie zmienić to właśnie wprowadzanie. A tutaj możemy sobie utworzyć właśnie pliczek ASX, który tylko wystarczy podać klientowi komputera. I w takim to właśnie miejscu będzie tworzone. Oczywiście także jest możliwość utworzenia strony www. Czyli w HTML, gdzie tam po prostu klikamy dwa razy na jakiś filmik, on się normalnie otwiera również tylko przez przeglądarkę ten film, który byśmy chcieli otworzyć. Jeżeli chodzi o serwer multimediów Media Services, to jest takie podstawy, to tyle, żeby wiedzieć, jak udostępnić pliki i jak otwarzać je na komputerach klienckich. Tylko pamiętajcie, to mogą być tylko wyłącznie pliki WFV oraz WMA lub ewentualnie ASF i jeszcze do tego zdjęcia w JPEG-u. Myślę, że Wam pomógł ten mini poradnik, jak stworzyć pierwszą rolę serwera, którą wspomniałem właśnie w prowadzeniu. A w kolejnym filmiku zajmiemy się już troszeczkę ciekawszym, rozbudowaną rolą na przykład serwera aplikacji lub serwera plików. Dlatego pozdrawiam, trzymajcie się.